ogóle nie mieliśmy uszkodzony kawałek gazociągu. To już tyle są pracy. Wczoraj o godzinie 19.30 powiadomił dyspozytor nas, że jest ujście gazu. Przyjechaliśmy, stwierdziliśmy ujście gazu, przystąpiliśmy do jego usunięcia. O godzinie 23.30 zakończyliśmy, zabezpieczyliśmy budynek. Bo to była ewakuacja chyba 40 rodzin. Zabezpieczyliśmy budynek przed migracją gazu i dzisiaj, jak widać, przystępujemy do... Już prawie skończyliśmy. Do 15 godziny puścimy gaz. Tak, bo właśnie wczoraj pojawiły się głosy, że być może prace mogą nawet potrwać kilka dni, ale widzimy, że... Od wczoraj robiliśmy. Wczoraj tylko zlikwidowali zagrożenie. Zostawiliśmy to, bo w nocy to jest taka praca. Dzisiaj od rana i już zewnątrz. I to jest instalacja do tego budynku, tak? Tak, tylko do tego budynku. Że ta ewakuacja jednak nie przebiegała tak, jak powinna. No, bo na początku w ogóle jeszcze wyszedłem przed ewakuacją, zobaczyłem, że straż pożarna podjechała i stoi i coś tu kombinują. Wyszliśmy się zapytać, o co chodzi. Podjechało pogotowie gazowe, dopiero potem kazali wszystkim wyjść z budynków. I to było tyle. Kazali wyjść, ustawić się za taśmą i nic żeśmy nie wiedzieli. Wiedzieliśmy tylko tyle, że gaz, że ktoś poczuł gaz i coś się dzieje. No tak, bo w sumie nie wiadomo, czy się pakować, czy nie pakować. Nie mogliśmy w ogóle podejść. Strażacy próbowali wejść do kamienic tutaj przez frontowe drzwi, które były zamknięte, nie pytając się nikogo, kto ma klucz, czy można wpuścić, zapytać się, gdzie jest gazomierz, gdzie można odciąć. No tak po prostu chcieli wejść przez front. Czyli chyba tak zabrakło troszeczkę współpracy między mieszkańcami. I informacji. Nie byliśmy informowani, co się dzieje. A faktycznie było tak z tym autobusem, że on podjechał i ludzie nie wiedzieli, czy wsiadać, czy nie wysiadać? Tak, autobus podjechał i na początku było, że to jest tylko tam do jednego punktu wiezie i że tylko dla tych, którzy już naprawdę nie mają co ze sobą zrobić, nie mają gdzie jechać. I autobus stał po tamtej stronie. Po tej stronie była druga połowa ludzi, bo z tych dwóch kamienic. Mhm. Myśmy nie wiedzieli, że tam autobus stoi. Aha. Myśmy dopiero tam poszli. I po powrocie dowiedzieliśmy się, że tam stoi cokolwiek, że można gdzieś pojechać. A jakieś informacje były? Kiedy ta akcja może się zakończyć? Kiedy możecie do domu wrócić? Dopiero jak mama podeszła tam i zaczęła robić aferę małą, to dowiedzieliśmy się, że za 4 godziny będzie wiadomo, czy możemy wracać. To było tak około 20:21. A był właśnie ktoś taki wyznaczony do kontaktu z mieszkańcami, kto mógłby coś więcej powiedzieć, nie wiem, nawet was uspokoić? Teoretycznie był ten dowódca tutaj, ale z nim nie było żadnego kontaktu, bo on stał tutaj w środku, nie podchodził w ogóle do taśm, nic nie informował. Dopiero ta mama podeszła do gazownika któregoś i on go tutaj poprosił, żeby podszedł. Policja też odganiała się od ludzi, ale oni też nic nie wiedzieli, tylko byli tego, żeby zabezpieczyć tutaj wszystko.